Cześć wszystkim, witam za kierownicy najnowszego Peugeota 308. Jest to już moje drugie spotkanie z tym modelem, przy czym to pierwsze dotyczyło mocnej wersji plug-in hybrid, wersji, która będzie zdecydowanie rzadziej wybierana. Natomiast dzisiaj do testu otrzymałem taką wersję, która ma szansę być najpopularniejszą wśród klientów nowej 308. Konkretnie jest to silnik 1.2 PureTech, tym razem z manualną skrzynią biegów. Jeśli jesteście ciekawi, jak spisywał się w tygodniowym teście ten fantastyczny skądinąd samochód z silnikiem, który przynajmniej u mnie do tej pory wzbudzał bardzo mieszane uczucia, zapraszam na test. I tak jak zacząłem, to może na początek słowo do osób, które trafiły na ten film i chciałyby zobaczyć taką pełną recenzję 308, to od razu powiem, że ja taką recenzję już zrobiłem. Nie ma sensu mówić drugi raz o tym samym, o bagażnikach, miejscu w środku, multimediach i tak dalej. Coś tam wspomnę, coś co mi się rzuciło w oczy, bo przejechałem tym razem dużo więcej kilometrów, ale jeśli chcecie pełną recenzję, to wyświetla się karta, macie też link w opisie, a ja dzisiaj skupię się przede wszystkim na 1.2 PureTech i na skrzyni manualnej. Także jedziemy. Na początek cyferki, żebyśmy wiedzieli, z czym to się je. 1.2 PureTech to oczywiście silnik trzycylindrowy. Mamy tutaj do dyspozycji 130 koni mechanicznych. Mała pojemność, dość nieduża moc. Nie brzmi to jakoś fantastycznie, ale co musicie wiedzieć. Do 100 km na godzinę ten samochód z tą jednostką rozpędza się w 9,6 sekundy. To już brzmi lepiej. Może też nie świetnie, ale ja zaraz do tego przejdę. Druga rzecz to skrzynia. Skrzynia manualna, sześciobiegowa. I może od niej rozpocznę. Bo to jest też już taki, staje się pewien rarytasik w parkach prasowych, czyli skrzynie manualne w ogóle, bo samochodów z manualami właśnie w parkach jest już zdecydowanie coraz mniej, tak samo jak diesli. Ja 308 pojechałem standardowo, jak to często robię, nad morze. Pokonałem jakieś w sumie 1200 km, z czego mniej więcej 1000 po trasie, jakieś 200 po mieście, kręcąc się gdzieś po Warszawie czy gdzieś po innych miastach. I teraz tak, to na pewno nie jest skrzynia, którą bym określił mistrzem precyzji, bo tak nie jest. Ale ogólnie obsługuje się bardzo przyjemnie. Czasem zdarzało mi się gdzieś tam zahaczyć jedynką czy trójką, ale to nie jest nic przeszkadzającego. W normalnym użytkowaniu jest bardzo przyjemna. Co jednak najważniejsze, ta skrzynia jest świetnie zestopniowana. Tutaj naprawdę można sobie wrzucić w mieście czwórkę i jechać praktycznie bez zmiany biegów, bo jej zestopniowanie plus silnik, do którego za chwilę przejdę, czynią taką mieszankę, że nawet ja, czyli osoba, która skrzyń manualnych, może nie to, że nie lubi, ale wolę skrzynie automatyczne, jeździło mi się z nią bardzo przyjemnie. I to w zasadzie tyle na jej temat. Skrzynia świetna, nadal nie przekonująca mnie, że manual dla mnie byłby lepszy niż automat, ale jeśli zastanawiacie się nad zakupem 308 z manualem i nie wiecie, jaka ta skrzynia będzie, to moim zdaniem jest bardzo w porządku. Jak jest natomiast z tym silnikiem? Jeśli oglądaliście moje poprzednie testy innych modeli, to dało się łatwo zauważyć, że ja fanem 1.2 PureTech nie byłem nigdy. Mam pełną świadomość, że ten silnik zdobył 1,658 mld nagród we wszelkich możliwych kategoriach, silniki roku i tak dalej, wszystko. Pełno osób ten silnik chwali, moi znajomi ten silnik chwalili. Mi w tej jednostce coś nie leżało. Na pewno było to to, że na przykład stojąc na światłach, gdzieś tam na niskich obrotach, on drżał. Miałem często dość duże spalanie w mieście. No różne rzeczy, o tym już mówiłem, nie będę się powtarzał. Ogólnie nie byłem fanem tej jednostki. Nie wiem, o co chodzi, ale w tym modelu moim zdaniem ta jednostka jest bliska ideałowi. I teraz czemu? Od takich może mniej istotnych rzeczy, ale ona tutaj nawet fajnie brzmi. To jest, wiem, to jest dziwne, co powiedziałem, dziwne to jest też dla mnie. To jest trzycylindrowy silnik, ale ona tutaj wydaje całkiem fajny, przyjemny dźwięk, jakbyście mieli jakiś sportowy układ wydechowy. To jest mało ważne, ale to wpływa na odbiór samochodu, więc dlatego o tym w ogóle powiedziałem. Ważniejsze jest natomiast, jak się tym jeździ. I teraz tak. Tak jak mówiłem, 9,6 do setki, ale to jest papier. W takiej normalnej, codziennej jeździe macie wrażenie, że temu, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że temu silnikowi naprawdę nic nie brakuje. I to i w mieście, gdzie wiadomo, ta moc jest mniej potrzebna, ale na trasie. Ja, tak jak powiedziałem, przejechałem dość duży dystans, to było około 1000 km. Nie było takiego momentu, w którym bym czuł, że jadę jakimś słabym samochodem, że nie mam mocy. Wyprzedzanie, zero problemu. I pytanie czemu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tu jest tylko 1.2, tu jest tylko 130 koni. Ale za to mamy tutaj 230 Nm i co najważniejsze, osiągane już przy 1750 obrotów. I to w zasadzie mówi wszystko, bo to jest silnik o małej pojemności, ale bardzo elastyczny. Krótko mówiąc, sprawia to, że tym samochodem w każdych warunkach jeździ się bardzo przyjemnie, nie macie poczucia jakiegoś deficytu mocy,
I to jest pierwszy przypadek, gdzie gdybym kupował ten samochód i nie chciał wydawać majątku na wersję plug-in, które są świetne, no ale kosztują, wiadomo, dzisiaj małą fortunę, to wybrałbym ten silnik sam dla siebie. Więc takie nawet dla mnie spore zaskoczenie. Co jeszcze na to wpłynęło? I to jest też rzecz, która mnie w tym samochodzie zachwyciła. Jak zatankowałem bak do pełna, to taka mała ciekawostka, nie wiem, czy to jest ciekawostka, ale nie znalazłem nigdzie w katalogu, jaką pojemność ma bak, zbiornik paliwa. Ale miałem zasięgu na 50 km, czyli tam były pewnie, nie wiem, ze 2-3 litry. Zatankowałem do pełna, zatankowałem 46 litrów, czyli zbiornik ma pewnie około 50 litrów. Jadąc po ekspresówce, czyli ja nie jechałem wolno, samochód pokazał mi 950 km zasięgu i ja tyle przejechałem. Spalanie w trasie tego samochodu mnie po prostu zachwyciło, bo mój wynik to było 5-6, a ja naprawdę jechałem dość szybko. W mieście spalałem powiedzmy do 7 litrów. To nie była jakaś jazda mega dynamiczna, ale taka normalna. Co nadal uważam, to nie jest żadna hybryda, ale wiadomo, mała pojemność, przy czym to różnie bywa. Różnie też bywało z tą jednostką w innych modelach. Ja tu w mieście spalałem do 7 litrów, a na trasie, tak jak mówię, prawie 1000 km zasięgu. Coś niesamowitego. Biorąc pod uwagę, jak jechałem, bo gdybym jechał wolno gdzieś tam 90 pod miastem, to jest inna sprawa, a jechałem naprawdę dość szybko. Co jeszcze wpływa na tak dobry odbiór tego samochodu przeze mnie i pewnie przez wszystkich kierowców? Ja to mówiłem przy poprzednim teście, ale teraz zrobiłem dużo większą liczbę kilometrów i mogę to potwierdzić. Komfort, jaki oferuje 308, to jest coś, czego nie powstydziłoby się wiele samochodów, mówiąc wprost, marek premium, czy po prostu marek uznanych za dużo bardziej prestiżowe, czy też modeli w wyższych kategoriach, czyli gdzieś tam klasy D, a nie kompaktów. Co na to wpływa? Moim zdaniem dwie rzeczy. Po pierwsze, wyciszenie, które jest rewelacyjne. Naprawdę w tej klasie ciężko znaleźć lepiej wyciszony samochód. To jest coś niesamowitego. I zestrojenie zawieszenia, które pozwala pojeździć fajnie, precyzyjnie, dosyć szybko. Wiadomo, to nie jest do tego samochód w tej wersji, ale ono na to pozwala. Przy czym to, jak ono wybiera nierówności, jakieś dziury, jakieś kolejny, to czapki z głów, naprawdę. Czyli wyciszenie i zawieszenie sprawiają, że ten samochód to jest wzór komfortowego kompaktu. Przynajmniej dla mnie. To jest naprawdę element wow w tym samochodzie. I nie zepsuł tego 1.2 PureTech, bo ja się tego troszkę bałem. Będzie głośny, będzie tak jak teraz stoję, będą jakieś wibracje. Nie. Ten silnik z takim samochodem strzał w dziesiątkę. Tak jak powiedziałem, nie będę opowiadał o tym wszystkim, co tutaj jest, bo już to zrobiłem. Wspomnę jeszcze tylko o jednej rzeczy, bo też ją sobie potwierdziłem w trasie. Fotele. One znowu nie będą mistrzem, na przykład w kategorii trzymania bocznego, albo inaczej. Ja bym się przyczepił do jednej rzeczy, że siedzisko mogłoby być troszeczkę dłuższe. I to jest w zasadzie tyle. Kilkugodzinna jazda to jest żaden problem. Nic mnie nie bolało, wysiadałem zrelaksowany z tego samochodu. Bardzo dobre fotele. One, z tego co wiem, zyskały też już teraz certyfikat AGR, także to też o czym świadczy. I naprawdę, mimo że to jest samochód kompaktowy, czyli z założenia nie na trasę, bo na trasę byłaby raczej klasa D, to jazda tym samochodem w trasie jest fantastyczna, tak samo fajna w mieście, więc jest to po prostu bardzo wszechstronny samochód. On też może mi pasować, bo jest właśnie w klasie kompaktów, a nie jest crossoverem czy SUV-em, jak to jest dzisiaj modne, więc prawdopodobnie to troszkę wpływa na to, jak ja oceniam ten samochód, bo wiem, że dzisiaj wielu klientów musi mieć coś podwyższonego, ale wypowiadam swoje zdanie i biorąc w całość to wszystko, o czym powiedziałem, to jest naprawdę jeden z najlepszych kompaktów, jakie w ogóle są dostępne na rynku. Potwierdzam to, co mówiłem w poprzednim filmie. Bardzo blisko mojej ulubionej Mazdy 3. No ale teraz pytanie, do którego zawsze przechodzimy na końcu, czyli ile to kosztuje? I to jest bardzo ciekawy moment, bo ile w przypadku 308 plugina, ja mówiłem, podawałem Wam wartości, które są, no pewnie dla wielu kosmiczne, przynajmniej dla mnie, to tutaj sytuacja wygląda inaczej. Otóż ceny takiej 308 startują z poziomu 101 300 zł. Jakbyście sobie chcieli dorzucić automat, no to już musicie też dorzucić jakieś 9000 zł. To jest pierwsza wersja wyposażeniowa, wersja Allure Pack, taka już całkiem fajnie wyposażona. To będzie 114 400 zł. Oczywiście tam coś jeszcze na pewno dojdzie, więc liczcie sobie spokojnie te 120 000, ale jak na dzisiejsze czasy, chore, no ale takie są, to 120 000 zł w porównaniu do rywali za taką jakość, jaką mamy tutaj w Peugeotie dzisiaj, w 308 dzisiaj, z tym silnikiem, który do tej pory powiedziałbym z tym nieszczęsnym silnikiem, a dzisiaj w 308 powiem z tym bardzo fajnym silnikiem, z tą całkiem dobrą skrzynią,
Ona ma tylko jedną wadę, no nie jest automatem. A tak poważnie, z tą całkiem fajną skrzynią, to uważam, że szukając kompaktu, w zasadzie nie wolno przejść obok 308 obojętnie i tego samochodu nie sprawdzić. Wiele razy mówiłem, sprawdźcie tę pozycję, sprawdźcie te kierownice i tak dalej, ale nie róbcie tego błędu, jak komuś polecacie kompakt, czy szukacie coś dla siebie, sprawdźcie ten samochód. Bo jeszcze jedna rzecz, to jest oczywista, ale też muszę o tym powiedzieć. Wygląd. Powiem Wam tak, miałem ten samochód tydzień. Bardzo dużo ludzi ten samochód oglądało. Po pierwsze, 8 na 10 osób się odkręca za tym samochodem. Tu na pewno robotę robi też kolor, bo jest dość nietypowy, to jest ten kolor z folderów. Jak ktoś tego nie lubi, to też to będzie wada. Ale tyle ludzi, ile się patrzy na 308, to jest bardzo zaskakujące, ale co jeszcze bardziej zaskakujące, ja na przykład wczoraj byłem gdzieś tam na jakiejś imprezie, dużo ludzi wychodziło gdzieś na zewnątrz zapalić, każdy patrzył się na ten samochód i ja potem zrozumiałem, bo zapomniałem, przez to, że tu jest inny znaczek, to każdy się patrzył i mówił, co to jest? I tu padały teksty typu Maserati, no takie samochody. Jak ja mówiłem, że to jest Peugeot, to każdy się patrzył z takim zdziwieniem, co ja mówię. Co się okazuje? Nie trzeba dziś wydawać miliona złotych, tylko wystarczy wydać 120, nie wiem, 5 tysięcy i będziecie zwracali uwagę wszystkich dookoła, szczególnie jak weźmiecie ten kolor. I to oczywiście nie jest argument za kupnem samochodu, ale chcę, żebyście to wiedzieli, bo dla jednych to jest ważne, bo chcą taki efekt osiągnąć, dla drugich jest to ważne, bo broń Boże nie chcą takiego efektu osiągać, więc trzeba o tym wiedzieć. Ten samochód w zielonym kolorze zwraca uwagę praktycznie wszystkich. Także takie spostrzeżenie. Dajcie znać, co Wy sądzicie o nowym 308. Ja no myślę, że to dało się łatwo zauważyć. Jestem tym samochodem zauroczony. Uważam go za fantastyczną zmianę Peugeota w zasadzie pod każdym względem. I ja dzisiaj bym miał duży dylemat, szukając kompaktu, czy Mazda 3, czy jednak ten Peugeot. I w zasadzie ja nie wiem, co bym wybrał, bo te samochody oba są świetne i Peugeot na pewno należy do moich ulubionych. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji, napiszcie komentarz, kliknijcie ten słynny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów i widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.